75 przedszkoli, 1200 przedszkolaków będzie brało udział w tych wspaniałych warsztatach niesienia pomocy, uczenia się niesienia pomocy i cieszę się bardzo, że w naszym województwie mieszkańcy sami z własnej inicjatywy podejmują się takich przedsięwzięć, bo tutaj trzeba jeszcze właśnie wspomnieć naszych strażaków OSP, którzy w Marszałkowskim Urzędzie Obywatelskim kupują defibrylatory, trzeba wspomnieć działaczy piłkarskich z powiatu głubczyckiego, którzy się szkolą również w ramach niesienia pomocy i też wyposażeni są w ten sprzęt. Dzieje się dużo, dużo dobrego i mieszkańcy sami chcą czynić dobro dla drugiego człowieka. Super. Gratuluję. To jest akcja, która już jest po raz drugi powtarzana. Jest ona bardzo ważna, tak jak pan powiedział przed chwilą na spotkaniu, ze względu na edukację i bezpieczeństwo. To jest akcja prowadzona przez policję, przez Wyższą Szkołę Zawodową, przez Bibliotekę Pedagogiczną, która panu podlega, przez ratowników medycznych z Wyższej Szkoły Zawodowej, więc przez Straż Pożarną. Tą akcję w zeszłym roku zrealizowaliśmy na terenie naszego powiatu. Uważam, że przyniosła już ona pierwsze oczekiwane efekty, dlatego że już zdarzały się przypadki, że to właśnie dzieci w sytuacjach nagłych były w stanie pomóc dorosłym.